Niemal w każdym roku do opinii publicznej trafia informacja o kolejnych tajemniczych okręgach, które pojawiają się na uprawnych polach zboża. Statystyki wskazują, iż są to dziwne, skomplikowane pod względem geometrycznym wzory w formie okręgu, w ilości od 150 do 300 na całym świecie. Tajemnicze okręgi zostały zaobserwowane na wszystkich kontynentach w ponad 50 krajach, ale większość z nich pojawiła się w południowej Anglii. Od początku lat 90. oryginalne proste koła przekształciły się w ogromne, skomplikowane, geometryczne wzory o oszałamiającej precyzji i pięknie. Większość występuje w pszenicy, jęczmieniu i rzepaku, ale odnotowano je też także w życie, owsielnie, kukurydzy, trzcinie cukrowej, grochu, ziemniakach, słonecznikach, trawie, sadach owocowych, polach ryżowych, śniegu i lodzie. Z biegiem lat powstawanie tych tajemniczych formacji roślinnych przypisywano rozmaitym przyziemnym przyczynom. Pijakom uzbrojonym w sznurki i deski, żądnym rozrywki młodym rolnikom, rozczarowanym studentom sztuki, niepracującym dziennikarzom szukającym sensacji, nadmiernemu nakładaniu nawozów, zakłóceniom z telefonów komórkowych, stadom ptaków, a nawet wściekłym jeżom. Chociaż ogół społeczeństwa, środki masowego przekazu i establishment naukowy mają tendencję do odrzucania całego zjawiska jako pracy ludzkich żartownisiów, istnieją mocne dowody na to, że w tym przypadku działa tutaj niewyjaśniona siła poparta niezwykłą inteligencją. Miło mi powitać wszystkich widzów kanału Tajemity, tych stałych bywalców oraz tych, którzy do nas dopiero dołączyli. Dzisiaj postaramy się w miarę zdobytych informacji przybliżyć Wam sprawę tajemniczych kręgów zbożowych. Dzisiaj mówi się o nich dużo, jednak nikt, co w tajemniczych sprawach jest standardem, oficjalnie nie zajmie w tej kwestii żadnego konkretnego stanowiska. A szkoda, bo każde oficjalne rozwiązanie i potwierdzenie niewyjaśnionych zjawisk pcha nas mozolnie coraz wyżej w rozwoju. Raporty na temat tajemniczych kręgów w zbożu pojawiły się już wieki temu. I z pewnością nie był to wymyślony współczesny żart, jak twierdzą niby konstruktorzy tych wszystkich kręgów zbożowych, jakie pojawiły się w Anglii. Dwaj emeryci, Doug Bauer i David Horley, którzy jakoby za pomocą drewnianej deski o długości 4 stóp, kuli sznurka i kawałku drutu wykonali precyzyjne w swojej geometrii kręgi w zbożu. Co ciekawe, zapytani emeryci, w jaki sposób uzyskali w miarę precyzyjne kształty, stwierdzili, że kawałek drutu zwisający z czapki z daszkiem posłużył im jako urządzenie obserwacyjne, umożliwiając im skonstruowanie idealnie prostych linii skupiających się na odległym od nich obiekcie. Dziwne, że żaden z angielskich dziennikarzy nie poszedł po rozum do głowy i się nie zastanowił, jak niedowidzący emeryci mogli w nocy orientować się, skupiając się za pomocą drutu na odległym obiekcie. Zapewne widzicie teraz na ekranie dzieło emerytów. Można je ocenić pod względem precyzji i bardzo skomplikowanej formy. A tutaj dla porównania, największy wzór kręgów zbożowych wszechczasów. 250 metrów szerokości, składający się z 409 okręgów. Oczywiście Doug i David twierdzą, że to też ich sprawka. Zostawmy owych panów i pochylmy się nad owymi starymi raportami. W XVI i XVII-wiecznym folklorze odnajdujemy historie o widzianych wróżkach i elfach tańczących na polach i opuszczających kręgi wydeptanej trawy. Najwcześniejsze przedstawienie kręgu zbożowego występuje w drzeworycie z 1678 roku, który przedstawia koszącego diabła, zbierającego z pola skoszony owies w spłaszczony krąg.
Jak mówi ludowe podanie, pewien rolnik odmówił zapłaty kwoty żądanej przez żniwiarza, który mruczał pod nosem, że wolałby, aby diabeł wziął jego owies. W nocy słychać było dziwne dźwięki i światła, a następnego ranka rolnik znalazł część swoich plonów leżących w schludnych kręgach. W 1686 roku brytyjski naukowiec Robert Plot opublikował książkę pod tytułem Naturalna historia Staffordshire, która zawierała opisy geometrycznych obszarów spłaszczonych roślin występujących zarówno na gruntach ornych, jak i pastwiskach. Opisuje nie tylko kręgi, ale także spirale i kwadraty w przeróżnych pierścieniach, które dochodziły do 150 stóp szerokości. W swojej książce donosi, że gleba pod nimi była znacznie luźniejsza i bardziej sucha niż normalnie, a czasem na roślinach znajdowała się biaława, stęchła substancja lub, jak to opisał, szron podobny do spleśniałego chleba. Jego hipoteza powstania kręgów była dosyć intrygująca. Plot bowiem twierdził, że projekty zostały stworzone przez błyskawice eksplodujące z chmur. W lipcu 1880 roku czasopismo naukowe Natura opublikowało list od naukowca, który opisał znalezienie wielu okrągłych obszarów spłaszczonej pszenicy na farmie w południowej Anglii. Zasugerował, że były one wynikiem pewnej cyklicznej akcji wiatru. Tak więc mamy tutaj w miarę szczegółowe opisy i próby wyjaśnienia owego zjawiska, zapewne wynikające z długotrwałych obserwacji. Istnieją sporadyczne doniesienia o prostych kręgach zbożowych w Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie XIX wieku, zwłaszcza w południowej Anglii. Tam mieszkańcy wsi często uważali je za złe wróżby i dzieło piekielnych duchów, które w nocy wyłaziły z grobów i uczestniczyły w swoich zjazdach na polach zboża z daleka od ludzi. Od późniejszych lat 70. liczba kręgów dramatycznie zaczyna rosnąć, zwłaszcza w hrabstwach południowych Anglii, Wiltshire i Hampshire, a ich projekty są coraz bardziej skomplikowane. Pojedyncze wirujące kręgi ustąpiły miejsca wielu kręgom, czasami ułożonym nieprzypadkowo. Dla badacza zjawisk paranormalnych ten stan rzeczy jest zrozumiały. Im większy rozwój nauki na przestrzeni upływającego czasu, tym coraz bardziej skomplikowane przekazy w formie okręgów w zbożu. Pierwszy kwintuplet, otoczony czterema mniejszymi, równomiernie rozmieszczonymi kręgami satelitarnymi, pojawił się w 1978 roku. Później pojawiły się pięcioraczki z pierścieniami łączącymi ich zewnętrzne satelity, tworząc celtyckie krzyże. Zaczęły się pojawiać także koła z wieloma koncentrycznymi pierścieniami wokół nich. W 1990 roku pojawiły się pierwsze piktogramy składające się z długich łańcuchów kół, pierścieni, prostokątów, linii prostych i trójzębów, kluczy czy też pazurów. W następnym roku pojawiły się wieloryby, delfiny i insektogramy. Glify z 1994 roku zawierały tak zwane pęcherzyki myśli, które poprzez włączenie półksiężyców zmutowały w glify przypominające pająki i skorpiony. W tym samym roku pojawiły się również pierwsze glify związane z astronomią, w tym galaktyki, pasy asteroid i orbity planetarne. Od końca lat 90. formacje rozwinęły się w spektakularne i niezwykle złożone geometryczne wzory lub mandale. Geometria Sevenfold pojawiła się po raz pierwszy w 1998 roku. Dziewięciokrotna geometria w 1999 roku. 11 razy w 2000 roku i 13-krotna w 2003 roku. Mało tego, od 1999 roku kilka formacji upraw stworzyło iluzję trójwymiarowości. Sami przyznacie, że biorąc pod uwagę pierwsze wzmianki o diable koszącym pole i schludnie układającym zboże, a ostatnie niezwykle skomplikowane wzory,
Przypomina to program nauczania w szkole, jakiegoś zawierającego w sobie logikę przedmiotu. Czyż nie uczymy się w pierwszej klasie dodawania, a w liceum żadne funkcje trygonometryczne nie stanowią dla nas problemu? No powiedzmy, że nie stanowią. Nie mówiąc tutaj o matematyce wyższej, którą się poznaje na studiach. Coś nam przekazuje wiedzę i śmiem przypuszczać, że tęgie umysły tą wiedzę już znają. Obecnie na całym świecie udokumentowano ponad 10 tysięcy informacji graficznych zakodowanych w formacjach roślinnych. Ponad 700 z nich pojawiło się w 1991 roku. Z 229 formacji zgłoszonych na całym świecie w roku 2004 prawie 34% z nich pojawiło się w Anglii, gdzie kręgi zbożowe skupiają się wokół świętych miejsc megalitycznych, takich jak Stonehenge, Avebury i Silver Hill. Kręgi zbożowe obejmowały też Niemcy 13%, USA 9%, Czechy 8% i Włochy 8,4%. Badając rośliny, stwierdzono, że w większości kręgów zbożowych spłaszczone rośliny tworzące wzór wydają się być nieuszkodzone, a rośliny odrastają. Te kręgi są najcenniejsze z punktu widzenia nauki. Niestety, długo to nie trwa i trzeba szybko przeprowadzać badania, gdyż tabuny gości z aparatami i licznikami Geigera dosyć szybko zacierają wszelkie ślady. Natomiast w innych kręgach łodygi są zazwyczaj łamane, miażdżone i rośliny często obumierają. Co to oznacza? A mianowicie to, że funkcjonują dwa rodzaje powstawania kręgów, które są badane pod kątem naukowym. Łodygi spłaszczonych roślin w oryginalnych formacjach są wygięte pod kątem 90 stopni i często układane w uderzająco zawiły i bogato we wzory sposób. Badając dalej kręgi w zbożu, świat naukowy zauważył, że projekty powstają zazwyczaj na skutek wiru jakiejś energii, która rozchodzi się zgodnie lub przeciwnie do wskazówek zegara. Co ważne, wzory rozchodzą się od punktu środkowego na zewnątrz, a nie jak w przypadku oszustw, od zewnątrz do środka. Zauważono jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie to, że w wielu kręgach rośliny są ze sobą splecione w różnych kierunkach, co sugerować może wpływ zmiennego pola magnetycznego na ich formowanie. Kiedy okazało się, że wśród kręgów zbożowych są też i kręgi składające się z wielu warstw, tworząc jakby obrazy 3D, zupełnie wyłączono ze sprawców i ich tworzenia dowcipnisiów i emerytów. Tych okręgów za pomocą desek, sznurka i druta przymocowanego do czapki z daszkiem zrobić się po prostu nie da. Co za tym idzie, świat naukowy już wie, a tym samym wiemy i my dzięki przeróżnym wartościowym publikacjom, że kręgi zbożowe nie są dziełem ludzkich rąk. Teraz należałoby się zastanowić, że skoro nie jest to dzieło ludzi, to kogo? I czy istnieją jakieś udokumentowane nocne obserwacje powstawania kręgów? Jeżeli uświadomimy sobie, że Ziemia jest inwigilowana przez satelity szpiegowskie różnych państw 24 godziny na dobę, a zdolności szpiegowskich obiektywów są takie, że potrafi się odczytać napis na pudełku zapałek oraz to, że takie państwo jak Anglia, które posiada broń nuklearną, musi zapewnić sobie bezpieczeństwo i może korzystać z dobrodziejstw wojskowej technologii stosowanej w NATO, to dojdziemy do wniosku, że nie ma takiej możliwości, aby nie istniały dowody na nocne działania niezidentyfikowanych artystów. No, ale na Ziemi obowiązuje cały czas hierarchia i przydzielono nam zupełnie inne zadanie niż zajmowanie się i odkrywaniem tajemnic. Powróćmy jednak do dalszych badań nad kręgami, a ściślej mówiąc roślinami, które są tutaj głównym materiałem do tworzenia tajemniczych glifów. Kiedy określono wpływ jakiejś siły na powstawanie kręgów, zaczęto ją badać. Odkryto, że siła po prostu rozróżnia dojrzałość roślin. Z inną mocą działa na mniej dojrzałe rośliny, inaczej na starsze. Wydaje się być również w stanie wybierać między gatunkami roślin, ponieważ czerwone maki lub osty
mogą pozostawać w pozycji stojącej wśród spłaszczonego jęczmienia lub pszenicy. Wyobraźmy to sobie. 50 metrów kwadratowych położonego jęczmienia, a na środku stoi sobie jak gdyby nigdy nic czerwony mak lub oset. Czyż to niespotykana wybiórczość w działaniu? Ta dziwna siła jest tak precyzyjna, że zasłony pszenicy o szerokości jednej łodygi czasami oddzielają jeden okrąg od drugiego. To coś niespotykanego. Na roślinach w glebie spotykane są dziwne substancje takie jak galaretowate lub sypkie osady. Zidentyfikowane osady proszkowe obejmują dwutlenek krzemu o wysokiej czystości, tlenek magnezu i magnetyt. Ten ostatni może być pyłem meteorytowym, który nieustannie dryfuje w dół przez atmosferę na powierzchnię Ziemi. Stężenie w kręgach jest do 600 razy wyższe niż wartość normalna, co wskazuje na działanie i obecność silnych pól magnetycznych wokół kręgów zbożowych. O ile siła działająca przy formowaniu kręgów zbożowych jest łagodna dla roślin, to nie można tego powiedzieć o stworzeniach, które chyba przez przypadek znalazły się w miejscu powstawania takiego kręgu. Niektóre ptaki zostały najwyraźniej uwikłane w tworzenie formacji w 1993 roku i zostały brutalnie rozerwane i zniszczone przez siłę. W kręgach odkryto zmieszane ślady krwi i piór wraz z drobnymi kawałkami ciała, ale nie było kości ani żadnych odróżnialnych i rozpoznawalnych części. Badania laboratoryjne zebranych szczątków potwierdziły, że należą one do ptaka, którego rozerwała od środka jakaś niespotykana siła. Kolejnymi ofiarami siły tworzącej kręgi były dwa martwe jeżozwierzę, które znaleziono w dwóch różnych kanadyjskich kręgach zbożowych. Jeden prawie rozpadł się na poczerniałe części swojego ciała, a drugi został zgnieciony jak naleśnik. Bardzo podobny sposób działania jak na przełęczy diatłowa. Skrawki i rząd stojących złamanych piór wskazywały, że ten ostatni jeżozwierz został przyciągnięty do środka formacji z obwodu, jakby wsysała go nieznana siła. Położenie spłaszczonych piór na jego ciele wskazywało ten sam kierunek, w którym leżało upadłe zboże. Analiza drugiego jeżozwierza wykazała, że czerni szczątków nie była spowodowana spaleniem, lecz wpływem nieznanej siły. Większość zwierząt wyczuwa, że coś się może stać, co stanowi dla nich zagrożenie, więc uciekają, ale jeżozwierzę reagują inaczej na niebezpieczeństwo. Po prostu podnoszą kolce i siedzą mocno przy ziemi. W tym przypadku instynkt okazał się dla nich zabójczy. W jeszcze jednym kręgu zbożowym znaleziono liczne martwe muchy przyklejone językami do głów nasiennych roślin, z szeroko rozstawionymi nogami i skrzydłami, jakby w skurczu. Niektóre zdawały się eksplodować od środka. Kręgi zbożowe stały się jedną z najpoważniejszych zagadek naszej cywilizacji. Setki obserwatorów przemierza nocą Anglię z noktowizorami i innymi urządzeniami, chcąc uchwycić tajemniczych sprawców. Kto wie, być może któryś z obserwatorów poznał już dawno tajemnicę twórcy kręgów zbożowych, ale biorąc pod uwagę los biednych jeżozwierzy czy też natrętnych much, wątpliwe jest, czy jakiekolwiek zdjęcia tudzież słowne relacje kiedykolwiek ujrzą światło dzienne.